Życzę Państwa, aby te targi tutaj, w tym miejscu, żeście się Państwo dobrze czuli i aby jak najwięcej kontraktów, umów, zamówień było dzisiaj, jutro podpisanych. Wszystkiego dobrego i ogromnie osobną przyjemnością otwieram te trzecie targi, które się u nas odbywają. Bardzo dziękuję. I rozpoczęły się trzecie targi technologii przetwórstwa spożywczego Gastro Silesia. Targi są takim wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Istotą targów jest zbudowanie platformy wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń, w ramach których na targach chcemy przedstawić kompleksowe rozwiązania dla branży gastronomicznej. To, co jest ważne w przypadku naszej firmy, to, że firma działa od 22 lat i początki działalności i główny jak gdyby nurt działalności firmy to jest działalność w sektorze przetwórstwa mięsnego. W gastronomii działamy od 15 lat, więc to nasze doświadczenie w przetwórstwie mięsnym jest zdecydowanie doświadczeniem większym, ale tym bardziej jest to korzystne dla branży gastronomicznej, dlatego że mając doświadczenie i w branży gastronomicznej, i w branży przetwórstwa mięsnego, możemy integrować środowisko branży mięsnej ze środowiskiem branży gastronomicznej. Tegoroczne targi to hasło "Dzisiaj rządzi gastronomia" i to właśnie ona dominowała zarówno wśród wystawców, jak i wśród wykładowców. Targi bowiem to zarówno praktyka, jak i teoria. To możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami wskazującymi kierunek rozwoju branży, to także szereg paneli wykładowczych. Wśród nich niezwykle istotna kwestia, jak pozyskać i co najważniejsze, jak utrzymać klienta. Zapomina się o takich podstawowych rzeczach, czyli tych preferencjach klienta, bo jeżeli pani czułaby się dobrze, tak, to że każdego dnia ludzie pamiętają, że przychodzi pani po takie bułki, a nie inne, tak, to że mogą panią poczęstować jakimś nowym wypiekiem, to że uśmiechem panią witają i to że życzą pani miłego dnia, to jest to, że buduje się w ten sposób relacja. I jeżeli mamy taką relację i wiemy też, że produkt jest dobry, tak, a właśnie pomiędzy marketami a rzemieślnikami, piekarzami jest właśnie no, ta różnica i to jest z przewagą rzeczywiście na piekarze, że to oni decydują, jak ten produkt wygląda. W dzisiejszych czasach bowiem, kiedy żyjemy szybko, jemy szybko, najkrócej mówiąc, kiedy czas jest priorytetem, atrakcyjność, nowoczesność i profesjonalizm są najważniejsze. Jest o wiele większa konkurencja, trzeba dać coś więcej niż inni przedsiębiorcy, wyprodukować coś innego, a trudno zaskoczyć konsumenta. Jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o branżę żywiczo-wędliniarską, nie ma cienia wątpliwości, ale tak rozmawiam, tutaj chodzę, rozmawiam z naszymi między innymi przedsiębiorcami zrzeszonymi w naszej organizacji w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach i radzą sobie. Między innymi rozmawiałem przed chwilą z przedsiębiorcą, nie chcę reklamować firmy, bo to przecież nie o to chodzi, która zatrudnia 700 osób. 700 osób, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, czyli ile daje podatków państwu, ile daje możliwości różnym rodzinom tutaj u nas na Śląsku, a jednocześnie no, sprzedaje swoje produkty, w jaki sposób realizuje też swoje marzenia. I taki jest cel organizowanych przez firmę Wendich targów. Program targowy jest konstruowany w ten sposób, że oprócz wystawców i oprócz całego asortymentu, który jest prezentowany dla branży gastronomicznej, mamy szereg konferencji i spotkań i warsztatów poświęconych właśnie sprawom kulinarnym. Jak Państwo wiecie, jest organizowany na targach pierwszy kulinarny Puchar Śląska, gdzie młodzi adepci sztuki kulinarnej po pierwsze mogą przedstawić swoje umiejętności, a po drugie w następnych panelach mogą czegoś się nauczyć od już mistrzów sztuki kulinarnej. Targi jednak, prócz pokazania, jak ważne jest wyposażenie, pokazać miały, jak ważny jest z jednej strony wygląd, z drugiej strony kreatywność w kuchni. Stąd specjalny pokaz uczestników jednego z kulinarnych programów. Chcę pokazać, jak można z bardzo normalnie tanich, dostępnych produktów, jak kalarepa, dorsz, zrobić jakieś fajne składne danie, nie potrzebujemy do tego nie wiadomo jakich rzeczy. Tak, targi są według mnie potrzebne. Można dowiedzieć się więcej na temat gastronomii, może bardziej restauracyjnej, no ale każda osoba, która tutaj jest, coś może dla siebie wyciągnąć z tego wszystkiego. Targi technologii przetwórstwa spożywczego Gastro Silesia trwają do środy 9 września w Chorzowie.